Zawsze i wszędzie. Amen. Jest dzisiaj 11 października 2023 rok. Kochani rodacy, wszyscy wierzący i niewierzący, a właściwie w kogo wierzący i w co? No, jeśli ktoś wierzy w polityków, zwłaszcza tych, których mamy okazję oglądać w mediach publicznych, no to krótko mówiąc, po posłuchaniu tych, nie wiem, czy oni się tak nawrócili nagle, czy tacy cudowni patrioci się zrobili, czy nagle się okazało, że może Polacy wrócili za granicę i mówią, ci, którzy ciężko tam pracowali, dostali w tyłek i teraz wracają, i to może oni? Nie. To są ci, którzy udają Polaków i to są ci, którzy mają nam zastąpić nasze elity narodowe. Pokaż naszych braci. Tutaj na jest. Okoliczność wyborów zmienili nagle skórę, zachowania. Skórę. Tak, skórę. Skórę zmienili właśnie. Henryk, ty masz poglądy jako socjalista, nawet głębiej bym powiedział lewicowy. Nie wnikajmy w to, jestem nacjonalista. Dobrze. Tu kolega też jest socjalistą. Ale i tak zostańmy. Też dobrze. Szanuję oczywiście tradycję religijną. Oczywiście, proszę bardzo. Tak, i nasz ministrant ze Śląska. Ani, wybieramy się w pewną podróż, natomiast to, co się dzieje w Polsce i na świecie. To, co mówiłem już 10 lat temu, bo słuchałem uważnie pana Kissingera i Brzezińskiego, że państwo Izrael się, że tak powiem, już wyeksploatowało, straciło ważność w sensie takim, że to już nie jest to państwo, reprezentujące wszystkich Żydów, ich interesy. Ekspansja idzie na wschód, czyli do Polski. I ewakuacje robią. To tak nam powiedzieli przecież pan Brzeziński i Kissinger, że ten projekt już się wyczerpał i trzeba się przenieść do państwa zastępczego. No i znaleźli sobie tereny Ukrainy i tereny Polski. Ta niebiańska Jerozolima się realizuje na naszych oczach. Zrobili wielką prowokację w stylu Hollywood. Nikt chyba, i wy koledzy też nie wierzycie w to, że nagle Hamas zaatakował setkami rakiet. Skąd oni wzięli te rakiety, co? Już pomijając to, że wywiad tego nie zauważył. No tak, jak tam komary nawet są przez granicę monitorowane, to co dopiero Hezbollahu czy z Hamasu bojownicy ze Strefy Gazy, gdzie ci ludzie klepią biedę, właściwie są na granicy nie tylko ubóstwa, ale zagłady biologicznej, umierają z braku lekarstw, z braku wody nawet.
A tutaj z nowoczesnymi rakietami nagle ostrzeliwują ten biedny Izrael. I oczywiście Izrael jak zwykle jako ofiara wielkiego ataku zrobiła taką akcję propagandową w ich stylu Hollywood, że nawet musiał pan Duda wystąpić w jej obronie i pan Żeleński, jak oni się dzieje i trzeba im na pomoc. Czyli słuchajcie, spodziewajmy się, że będziemy przyjmować teraz uchodźców z Izraela, bo oni są tak prześladowani przez tych Palestyńczyków wrednych, którzy im żyć nie dają. No i słuchajcie, to co widać na naszych oczach się realizuje, to co kilka tysięcy lat temu już w Biblii się dowiedzieliśmy, ta Księga Objawień, czyli według Apokalipsy świętego Jana, widzimy, że kolejna plaga się ujawnia. Plaga demonów dosłownie, bo to są ludzie demoniczni. Oni nas uważają według Talmudu, najbardziej rasistowskiej ideologii na świecie, za goi. Gorzej niż zwierzę. My jesteśmy bydło robocze. Tak. Słuchajcie, my z tak rasistowską ideologią się nie możemy zgadzać, bo mogę z Żydem rozmawiać i nawet pić wódkę pod warunkiem, że on odrzuci ten rasizm. Jak partnera, a nie jako... Nie, on mnie traktuje jako bydło, jako bydło robocze. I tego, którego może wykorzystać. Bardzo przepraszam, nie możemy się dać wykorzystywać. Ale nagrywamy teraz taką wizję. Też trzeba wiedzieć o tym, że syjonizm, czyli ten szowinizm żydowski, to nie jest tylko polityka państwa Izrael, ale te również wymyślone antykulturowe ideologie, jak te LGBT, gender, neomarksizm, czyli pseudomarksizm tak naprawdę. Czyli psucie obyczaje, ale zgodzicie się, ale tak. Komunę wymyślili nasi starsi, mądrzejsi w Nowym Jorku, w domu Rockefellerów. Jak stwierdzili, że ta komuna nie służy, tak im, to ją rozwali. Bo to jest najciekawsze, bo my goje, jak oni nas określają, nauczyliśmy się w ramach tego realnego socjalizmu w Polsce, bo u nas nie było komunizmu, proszę nam głupotnie mówić. Wyobraźcie sobie, nauczyliśmy się w ramach tego systemu już funkcjonować. Odbudowaliśmy z gruzów Warszawę między innymi. Pokaż, Haniu, to jest stadion, nie jestem przykład, ale to jesteśmy po stronie prawej Wisły na pracę. Kradzieży Polaków. To ocalało między innymi dzięki temu, że Polacy z Armią Radziecką tutaj weszli od 14 września 1944 roku i od razu uderzali szturmem na pomoc powstańcom, także niech nie... Jak się dopiero tu przebili na ten brzeg, ruszyli nam na pomoc. 2500 prawie polskich żołnierzy przepłaciło to życie, ten desant. Ale to jest wtrąd historyczny. Natomiast to, co dzisiaj się dzieje. Pytają nas, na kogo iść głosować? Czy brać w ogóle udział w tej szopce pod tytułem wybory? Ani, w każdej partii politycznej są Polacy. Ale gdzie? Na dole, do ciężkiej pracy, jak goje. I tam znajdziecie Polaków, bo oni są potrzebni do uwiarygadniania tych na górze. Tych, którzy udają Polaków, są nawet tacy już ładni, nauczyli się nawet modlić. Słuchajcie, to jest najśmieszniejsze, że do kościoła oddelegowali nam takich do seminariów duchownych i choćby ostatnia afera w twojej diecezji sosnowieckiej. Pozdrawiam biskupa Kaszaka, który nie chciał nas widzieć z tym wizerunkiem u siebie w kurii. No cóż, ale jak woli takich kolorowych, takich rozrywkowych chłopaków. Niech się buja, ale się będzie bujał tam i niestety będzie deptał smołę, jak tak dalej pójdzie. Wiecie gdzie. My natomiast, jeśli mamy Boga w sercu, jednocześnie kochamy Polskę, to jesteśmy w stanie wiele wycierpieć, wiele dla niej zrobić, wiele
wyrzeczeń ponieść, ale nie możemy się z jednym zgodzić. Z głupotą, krótko mówiąc. Podobno nawet Pan Bóg nie wybacza głupoty. Bo jeśli na tych samych złodziei co 4 lata głosujemy, właśnie, powiedzcie mi, czy to nie jest kara Boża, jeśli ktoś nie ma rozumu? No tak, no jest chyba. Tak? No powiedzcie mi, bo ja rozumiem, raz się dałeś oszukać na Wałęsę, na Matkę Boską w klapie, tak, na siłę spokoju, odbudujemy, na demokrację, Ameryka nam pomoże, Unia Europejska. Raz się mogłeś dać Polaka oszukać, ale jak ty stale na tych samych złodziei, oszustów głosujesz, chodzisz i głosujesz, przepraszam bardzo, musisz dostać w tyłek. Jeśli cię nic to rozumu nauczyło, przepraszam, nie ciągnij mnie na dno, nie ciągnij mnie w przepaść. Ja z tobą nie pójdę, ani mi po drodze z PiS-em, ani z Platformą, ani z Konfederacją, ani z innymi tymi... Trzecią drogą. Piątą, dziesiątą. Mnie jest po drodze między innymi z Panem Bogiem, bo prawo Boże jest niezmienne. 10 przykazań obowiązuje wszystkich. A 11... Nie bądź bierny. O, brawo. A to jest przykazanie szczególnie dla nas Polaków. Bo my narzekamy, marudzimy, ale coś robić to bardzo ciężko. Lepiej czyimiś rękoma. Słuchajcie, ja wyszłem 20 lat temu z domu na wojnę, jeszcze z niej nie wróciłem, bo cały czas ona trwa. No tak. I jak ktoś mi... Brawo, nie obowiązuje dziś ty. Którzy tworzą prawo, to przeskuteczna broń. Tracisz głos. Nie jest godzien.